Good. Okay, healthy, we can start. So we can start day five. This is the final day of classes for this wonderful flute course. And we're doing some flute and piano repertoire. But it's the final day of classes, but it's not the final day of activities because tomorrow, so Saturday, 1st of August at 5 p.m. in Warsaw time, which is 4 p.m. in London, and it's 11 a.m. in New York. So a very pleasant late morning concert for you on the East Coast. There is going to be an online concert with some fantastic flute choir repertoire and some really very, very good playing. The rehearsals have been super, so I'm really looking forward to the concert. A nice, varied, eclectic, not too long program. It's going to be on the Haynes Flutes Facebook page, and also it's going to be on the Facebook page for this wonderful concert hall, which you should like. Have a look at and press the like button on this particular concert hall, because it's a wonderful place and a really great place to watch and come and see some concerts when you're visiting Warsaw. And it's also going to be on your Instagram as well, so we're going to be live on three platforms. Dzisiaj, tak jak Garrett powiedział, dzień piąty, ostatni dzień pracy, takiej naszej intensywnej tutaj, kolejny dzień pracy z repertuarem na flety i fortepian. Ale to nie jest koniec wszystkich naszych działań, ponieważ jutro o godzinie 17 naszego czasu spotykamy się po to, żeby specjalnie dla Państwa zagrać koncert. Koncert, który nie będzie za długi, będzie wspaniały, wypełniony w całości, zróżnicowanym bardzo repertuarem na flety i fortepian. Będzie go można obejrzeć na żywo zarówno na Facebooku, na profilu Haynes Flutes, czyli profilu naszego sponsora, na fanpage'u sali koncertowej Fryderyk, i tutaj ogromna prośba, proszę polajkować, polubić, fantastyczne miejsce, dużo ciekawych wydarzeń, przede wszystkim nie fletowych, ale my się cieszymy, że od tego roku również fletowych, jak również na moim Instagramie. Także zapraszamy jutro o 17 na koncert.